Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym nagraniu z cyklu tego mini kursu. A nie tyle kursu co relacji kryzys 2020. No cóż mogę powiedzieć, ja nadal na tym ronie stoję i czekam na ten swój pociąg. Oczywiście i to wielokrotnie powtarzałem w poprzednich materiałach wideo, że ja zdaję sobie sprawę, że może to być dla mnie nie tyle kosztowna pod względem straty finansowej, ale straty okazji inwestycyjnej lekcja. No ale. To, co mówię, każdy z nas powinien podejmować decyzje indywidualnie i w związku z tym brać za nie odpowiedzialność. Ja nadal pozostaję w tej sferze bardzo konsekwentny, czyli nie dokupuję, nie uśredniam, a nadal czekam na te swoje odpowiednie momenty, ponieważ nadal wydaje mi się, że ta ekspozycja na rynku finansowym będzie bardziej okazyjna niż ma to miejsce w chwili obecnej, bądź też miało miejsce jakiś miesiąc temu. Do czego zmierzam? To, co w mojej ocenie zmieniło się w danym momencie i co ja zauważam, to to, że już nie ma takich kolejek przy zakładaniu nowych, nowych kont inwestycyjnych. Mam te informacje nieoficjalnie. Wiem, że już nie trzeba czekać 30 dni w niektórych biurach. Nie jesteś 500 osobą, która czeka na weryfikację swojego wniosku. Już się ten okres bardzo mocno zwężył, skurczył, że już w ciągu minut. Że tak się wyrażę, można nawet założyć konto inwestycyjne. A więc już jest jakaś taka pierwsza jaskółka, do tego, żeby można było mówić o tym, że ok, zmieni się popyt. Zdecydowanie tak. Nowe środki nadal wpływają, co prawda, bo te konta zostały pozakładane, jakieś tam pierwsze inwestycje się pojawiły, pojawił się. Delikatny wolumen w polskiej rzeczywistości, bo w Stanach widać, że jednak ten, ta odb to odbicie nie było tak aż mocno e, tym wolumenem nasycone. Ale to, na co chciałbym zwrócić, to też na zmianę retoryki, która wybrzmiewa na różnych forach inwestycyjnych. No, przede wszystkim. Skończyła się dyskusja o tym, że jest tanio w perspektywie czegoś, tak? Czyli, że coś kosztowało 40, a teraz jest wyceniane po 30, więc jest to super okazja. Dodam tylko, że w 2008 roku identyczna narracja była w kontekście akcji KGHM. To była nasza jedyna taka w miarę, w miarę rozpoznawalna spółka, jeśli chodzi o kwestie światowe, światowych finansów i wtedy właśnie taka narracja była, że KGHM jeszcze 3-4 miesiące temu kosztował 140, teraz kosztuje 110, a za 6 miesięcy... Zdecydowanie zbliży się w granicach 200 zł, a więc jest to świetna inwestycja, jeśli chodzi o kwestie emerytalne, ale nawet na teraz jest to mega okazja, to była taka narracja, często publikowana przez biura maklerskie, żeby zachęcić potencjalnych inwestorów do nadal inwestowania, czy to poprzez TFI, głównie TFI, bo to było wtedy w modzie. A więc ta narracja, że coś kosztowało 40, teraz kosztuje 30, no w tej chwili 34, tak, to już się kończy. I można powiedzieć, że z tych 34 znowu wróciło na 33. A więc mamy do czynienia z takim pogoniem, pogonią za króliczkiem albo można powiedzieć raczej dzikim zającem, że większość z nas, inwestorów, którzy jakby mają już jakieś tam doświadczenie na giełdzie, no zdaje sobie sprawę, że takiego zająca nie da się uchwycić w momencie, kiedy ktoś krzyknął nam, że tam on biegnie i ja w tym momencie startuję. Także jest to raczej jakaś zaplanowana forma realizacji tego celu i dlatego też mamy jakieś tam przygotowane plany. Ktoś już inwestuje, ktoś dopiero czeka, Ok, okay ale zdecydowana większość, osób, które założyły rachunki albo niedawnego momentu są na tym rynku, no to dalej gonią tego zająca, i ten zając bardzo często zmienia kierunek. Tak jak w naturze. I tak samo tutaj na giełdzie. 5% do góry, 7% do dołu, 8% do góry, 4% do dołu, 10% do góry, 13% do dołu. Generalnie rynek cały czas toczy się w jednej przestrzeni cenowej, ale w naszych głowach pojawiają się na przemian, okazje, możliwości, te spadki no, nie są przez nas za mocno dostrzegane, bo nie chcemy ich widzieć, a więc to pojawia się, to powoduje w naszej głowie tą chciwość, no, tą chęć realizacji zakupów. Nie? To jest naturalne, to nie może się wydarzyć z dnia na dzień w 2-3 godziny, bo to jest na zasadzie tej podgrzewania wody i wrzucenia do niej żaby, tak? że gdybyśmy wrzucili do gorącej wody, do wrzątku tą żaby, to ona by Wyskoczyła, tak? ponieważ wiadomo, że to jest jakiś tam mit osiedlowy, no ale załóżmy, ta koncepcja, nie? że ta żaba wyskoczyła. Ale jak będziemy podgrzewać powoli wodę, to ta żaba teoretycznie się tam ugotuje. Nie? I tak samo tutaj z inwestorami, niestety działa to identycznie, że gdybyśmy tak z dnia na dzień, a nie tyle my, co rynek, po prostu kupili, i następnego dnia cena za mocno zaczęłaby spadać, to oni by bardzo szybko uciekli z tego rynku. Natomiast, jak będą tak podgryzani, nęceni, zachęcani, będą uśredniali, przekonają się do tego rynku, to wtedy będzie bardzo trudno im wycofać się z tej inwestycji, mając w głowie w pierwszej chwili tą wysoką cenę jeszcze sprzed kilku tygodni. A drugi dogmat, który się aktualnie bardzo często pojawia, to dywidendy. I oczywiście, że one u większości spółek najprawdopodobniej zostaną zawieszone, jeśli ten kryzys będzie miał się dalej rozwijać, no ale generalnie też to jest tam, jakaś tam informacja, która jest w stanie spowodować, że ten inwestor będzie starał się wyczekać na tych inwestycjach. Ten dogmat też był grany w 2008 roku, ale powiem Wam szczerze, że nie chcę się wypowiadać na akurat ten temat, ponieważ nie doświadczyłem tego fizycznie, prywatnie na swoich portfelach, na swoich inwestycjach, a więc nie wiem, jak to będzie wyglądało w aspekcie psychologicznym. Mam jedną spółkę dywidendową i jej wartość teraz, w tym momencie, kiedy ja kupowałem po 15, teraz jest w granicach 7, więc o 50% poszło to mocno w łeb, ale tak jak już mówiłem, w pierwszych dniach tego całego, tej serii nagrań, że tą spółkę mam w bardzo niewielkim kapitale i traktuję jako czysto. Edukacyjnie, a więc można powiedzieć, że ten mój dziennik inwestora napełnia się nowymi spostrzeżeniami, ale do czego zmierzam? Ten dogmat też towarzyszył nam w kryzysach z lat ubiegłych i nie uchronił przed stratami. A więc też tutaj myślę, że taka jakaś dziwna logika się włączy, nie? że no bo umówmy się, ta chciwość funkcjonuje, a więc jeśli ja na przykład widzę teraz, że mogę na danej spółce mieć dywidendę w granicach 4-5% ale od 3 dni ona spada o 6 co dzień, tak? A więc umówmy się, no to teraz ja będę musiał czekać 5 lat o ile tej dywidendy nie zablokuję, żeby zminimalizować tą stratę wynikającą z 3 dni. A więc naprawdę uwierzcie mi. Pojawi się argument, który będzie powodował, że jednak i ten aksjomat rynkowy zostanie w mojej ocenie zanegowany. Ale dobra, coraz więcej uzdrowieńców, a więc ten koronawirus, można powiedzieć, że już jest mniej więcej, ale przynajmniej z perspektywy wielu inwestorów zaakceptowane. Nie mówię bagatelizowany, choć też. Spotykamy się już z coraz większą ilością różnych teorii spiskowych. Nie jest to nic nadzwyczajnego. Podczas poprzednich kryzysów również widzieliśmy w tych bogatych patronach tego świata głównych winowajców i osób, osoby, które na tym kryzysie chciałyby nas wszystkich, tych malutkich oszukać. Nie jest to nic nadzwyczajnego, więc tutaj nie liczcie na to, że, że o, to jest nowa forma ekonomii, nowy dogmat, i, i, i to jest coś nadzwyczajnego. Nie, takie rzeczy były już grane. No i to, na co chciałbym zwrócić uwagę, to na aspekt techniczny. Bo proszę zwrócić uwagę, jeśli spojrzymy na indeks. SP500, ponieważ nasza polska giełda nie jest w tym momencie miarodajna. Ona już, w mojej ocenie, to kryzys swój rozpoczęła od 2007 roku i od tamtej pory te ws wszystkie rodzaju um, próby reanimacji w taki czy w inny sposób, czy nawet ja, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale przecież powstał nawet oddzielny indeks gamingowy, gdzie mówiłem, że to jest raczej taka forma, można powiedzieć, amortyzacji albo zjadania własnego ogona, a nie na pomysł na, na rozwój tego całego rynku. Ale do czego zmierzam? WIG20, czyli ta nasza lokomotywa, czy cały indeks WIG. W mojej ocenie nie jest miarodajny, dlatego też spojrzę, spoglądam w stronę SP500 i proszę zwrócić uwagę, że znaleźliśmy się pod luką. Jest tam nawet widmo możliwości uformowania się, formacji głowy z ramionami, która by skutkowała tym, że to odbicie może się zakończyć. Oczywiście sytuacje nie są tak oczywiste i rolą rynków finansowych jest to, żeby przez większość czasu nas oszukiwały. Ale nie zmienia to faktu, że, że pierwsze jaskółki w mojej ocenie zapowi zapowiadanych albo oczekiwanych przeze mnie w sposób preferencyjny spadków w mojej ocenie powolutku mają miejsce. Pamiętajcie, że rynki też nie dzieją się z dnia na dzień, bo jeśli nawet spojrzymy na kryzysy poprzednie, tak, to one naprawdę rozciągały się na wiele. Tygodni miesięcy. I tak samo wydaje mi się, że jeśli teraz miałoby się coś wydarzyć, tak, czyli ceny miałyby zacząć spadać, to też to nie będzie taka rozgrywka z dnia na dzień, aczkolwiek może nastąpić pewne szarpnięcie, które zblokuje nowych graczy, tak, czyli mieli potwierane pozycje na rynkach akcyjnych, mamy do czynienia z szarpnięciem, czyli automatycznie wszyscy nowicjusze są zaskoczeni i sparaliżowani, i potem już cena będzie się tylko i wyłącznie posuwała do dołu a ci inwestorzy będą liczyli na to, że no dobra, jeśli wróci do poziomu z wczoraj, to ja wtedy sprzedam. Potem będą się łudzili, że no kurde, czemu nie sprzedałem od razu, kiedy jeszcze teraz jest o 10% niżej. Tak? A więc tu będzie taka naturalna konsekwencja tego, co jest grane, co kryzys. I tak jak wspomniałem przed momentem, tak? w mojej ocenie ten dogmat koronawirusa już nie ma takiego dużego znaczenia, ale uwierzcie mi, nie wiem, co spowoduje kolejne spadki, nawet nie chcę tego przewidywać. Czy ropa, czy, czy jakieś inne tam działania, ale uwierzcie mi, że coś takiego się pojawi, a nam jako inwestorom będzie wydawało się, że my o tym wiedzieliśmy i że było to do przewidzenia. Zadziała efekt myślenia wstecznego, tak że wydaje nam się, że jesteśmy tacy fajni i wspaniali, ale proponuję zrobić sobie takie ćwiczenie i napisać sobie w swoim dzienniku inwestora w kalendarzu, czy co tam prowadzisz. Jak myślisz, co możecie zaskoczyć w tym momencie? I uwierz mi, że jeśli spojrzysz do tego zapisu za miesiąc, za dwa, al nawet może za dwa tygodnie, to, to to zupełnie możesz się zaskoczyć. Chyba to tyle. Jeśli masz jakieś pytania, to oczywiście zachęcam do zadawania ich w formie komentarzy pod tym nagraniem. Jeśli tego jeszcze nie robisz, to zachęcam cię do subskrypcji. I do usłyszenia w kolejnym nagraniu. Pozdrawiam Paweł Salamucha. Cześć.